Co jest celibat? Myślę, że trzeba by najpierw wyróżnić i, i, i wydaje mi się, że, że autorce pytania, bo to jest zadane przez dziewczynę, chodzi o celibat kapłański. Bo Mogą być różne formy celibatu, ale tu w, w całości listu wyraźnie chodzi o celibat, który jest związany z kapłaństwem. I w takim razie o tym przede wszystkim powiem. Celibat jest taką formą miłości do człowieka, jaką w swoim życiu wybrał Jezus. Jezus był celibatariuszem. I to nie było w jego wydaniu, to nie była w jego wydaniu żadna rezygnacja z miłości tylko to była forma miłości do wszystkich to znaczy także do każdego i teraz ktoś kto w życiu przyjmuje kapłaństwo tak jak to rozumie łaciński kościół tak naprawdę wchodzi nie, nie tylko w obowią jakby w funkcje Jezusowe, tylko wchodzi w jego styl bycia, w jego sposób funkcjonowania wobec Kościoła. Czyli być księdzem to nie znaczy tylko wykonywać gesty sakramentalne, które powtarzają działanie Jezusa, albo głosić słowo, które jest uczestnictwem w przepowiadaniu Jezusa. Tylko także oznacza wejść w sposób jego życia. I wobec Kościoła zaprezentować taką miłość, jaką ma do niego Jezus. Jezus jest oblubieńcem Kościoła, a Kościół jest jego oblubienicą. I celibat jest w funkcji tej relacji. Tak? Mówię o tym w sposób bardzo też osobisty, bo pamiętam, że. Kiedy byłem jeszcze w seminarium, to bardzo często tłumaczono nam celibat w takim kluczu przyrzekanej Bogu czystości i wtedy dość często się pokazuje tę czystość troszkę, troszkę, pewnie całkiem w nawiązaniu do wizji biblijnej, że Bóg jest oblubieńcem, a całe stworzenie jest oblubienicą. I na przykład siostry zakonne, które składają śluby czystości, myślę, że świetnie się odnajdują w tym obrazie, że są oblubienicami Jezusa, że wchodzą z nim w relację miłości, relację, która jest wyłączna. No ale ksiądz mężczyzna ma kłopot z zobaczeniem siebie w takiej funkcji żeńskiej miłości do oblubieńca. Ale y, y, przed, z tego kłopotu właśnie pamiętam mnie osobiście, wybawił papież Paweł VI, który napisał bie, przepiękną encyklikę Ewangelii e, celibatus sacerdotalis, właśnie poświęconą celibatowi. I w tym dokumencie mówi o tym właśnie, że ksiądz uczestniczy w, w tej miło w postawie miłości Jezusa do Kościoła, w tej, w tej postawie oblubieńczej. Tak? Czyli y, y, Ksiądz, który właściwie przeżywa celibat, jest kimś, do kogo możecie przystąpić, pewni, będąc pewni jego miłości do Was. I to właśnie takiej miłości, która jest udziałem w miłości Jezusowej. Czy są jeszcze inne znaczenia celibatu? Podaje się ich bardzo dużo. Ojciec święty Jan Paweł II, jak mówił o celibacie, to dość często mówił o tym, że chociaż celibat nie należy do natury kapłaństwa, czyli stąd się bierze nasz szacunek na przykład dla kapłanów, nie celibatariuszy, na przykład we wszystkich Kościołach Wschodnich. Kapłani z reguły są ludźmi żyjącymi w rodzinach. Bo celibat nie należy do natury kapłaństwa, ale chociaż nie należy do natury kapłaństwa, to mówił Jan Paweł II, ze swej natury dąży do tego samego, do czego ze swojej natury dąży kapłaństwo. Tak, czyli jeśli kapłaństwo ma w życiu pokazywać pierwszeństwo Boga w sposób radykalny, to celibat też jest czymś, co pokazuje w naszym życiu pierwszeństwo Boga. Pójście za Bogiem w sposób radykalny. Bardzo mnie uderzyło w pismach Jana Pawła II, że on kiedy mówi o, o, ty, o ustanowieniu kapłaństwa przez Jezusa, to rzadko nawiązuje do słów z wieczornika, to czyncie na moją pamiątkę, a raczej chętniej nawiązuje do słów Jezusa skierowanych do uczniów nad jeziorem. Pójdźcie za mną, to znaczy, że nie chodzi tylko o to, co potrafisz zrobić, tylko właśnie w jaki sposób żyjesz w jaki sposób żyjesz. Kapłaństwo nie jest kwestią funkcji, tylko życia. I teraz pokaż życiem pierwszeństwo Boga. Tak jak pokazujesz to w znakach sakramentalnych, które wykonujesz. Tak jak to twoje, w twoją misję jest to wpisane, że pokazujesz pierwszeństwo Boga, ale niech to będzie też wpisane w twoje życie. To pierwszeństwo Boga. I, no i do tego bardzo ważna rzecz, jaką chcę powiedzieć, to to, że Kościół ten celibat pojmuje nie tylko jako przepis prawny, tylko o wiele bardziej jako charyzmat. To znaczy, że um, tych, których Pan wzywa do kapłaństwa w łacińskim kościele, to ich obdarza charyzmatem celibatu, czyli szczególną łaską przeżywania wiary także w, w tej formie. I tak naprawdę młody człowiek, czy czasami starszy, bo to różnie bywa, przygotowujący się do kapłaństwa w łacińskim kościele, powinien w trakcie tej swojej formacji odkryć w sobie charyzmat celibatu. I kiedy go odkrywa w sobie, to właściwie wtedy dopiero ma tytuł moralny, żeby poprosić Kościół o święcenia, wiedząc, że Kościół Zachodni święci nie żona tych mężczyzn. Więc taka powinna być kolejność w tej drodze duchowej przyszłego kapłana, że najpierw odnajduje w sobie ten charyzmat, a mając moralną pewność, że go w sobie nosi, wtedy prosi Kościół o udzielenie święceń. Więc bardzo bym... Na to naciskał, żeby nie rozumieć celibatu wyłącznie w kategoriach prawnych przepisów czy tradycji, zakazów e, prawa, tylko właśnie bardziej rozumieć w kategoriach charyzmatu i łaski. Wtedy się człowiek nie pogubi. Natomiast jeśli zredukuję celibat wyłącznie do, do konstrukcji prawnej, no to mam takie. E, podejrzenie, że na długo to nie wystarczy. Tzn. Człowiek z zakazami nie, nie potrafi żyć za długo. Człowiek idzie w życiu za pozytywną wartością, za pozytywnym wyborem. I celibat jest pozytywnym wyborem, a nie zakazem. Niektórzy jeszcze mówią nieludzkim zakazem. Yy. Więc pewnie tyle o celibacie. Jak ktoś chciałby więcej, Chociaż tego zwykle nie robię, ale akurat się ukazało drugie wydanie mojej książki o Celibacie, to tam jest ten temat dość obszernie omówiony.